to cześć, czekamy na Was. Pokażcie, czy słychać nas, czy nas widać. Będziemy starać się mówić głośno, jesteśmy dzisiaj na zewnątrz. Tak jak ostatnio i przedostatnio. I pewnie następnym razem. No i następnym, nie, następnym razem chyba nie będzie. Czekamy, czekamy, logują się ludzie. Nasi wierni. Zwiedzający. Fani? Można fani. By nawet powiedzieć. Albo fani. Mamy sygnały, że widać i słychać. No to zaczynamy. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj trzeci odcinek domowego zoo. Łączymy się z Wami siedzącymi w domach na modelach siedzeniowych. Co to są modele siedzeniowe? Dzisiaj będzie trochę więcej, bo dzisiaj odcinek o małpach. Będziemy oglądać dwa bardzo ciekawe gatunki. Pawiany i później jeszcze będą makaki i czubate. Dlaczego tak ciekawe gatunki? No przede wszystkim dlatego, że one trochę przypominają takie społeczności ludzkie, można powiedzieć. Zawiązują sojusze, są solidarne względem siebie, poszczególne osobniki. Bardzo są interesujące, na pewno dzisiaj o nich dużo będzie. Tutaj przedstawiam opiekuna, Przemka. A ja mam na imię Paweł, to mnie znacie z ostatniego odcinka, jak ktoś oglądał. Stoimy tutaj, mamy autko. Zobaczymy, co tutaj w tym autku przygotowaliśmy. Przemek, powiedz, co tutaj jest, co to jest za auto i co tutaj widzimy? To jest nasz wózek akumulatorowy. Nasze małpy są rozproszone po całym ogrodzie zoologicznym, więc sprawne poruszanie się na dość sporym terenie byłoby skomplikowane bez użycia tego środka transportu. No, też niektórych rzeczy no, nie udźwignę tak naraz, więc musimy się posiłkować transportem. Tutaj, to na pewno nam ułatwia pracę. Tutaj akurat mamy dzisiejszy posiłek dla naszych pawianów. One są wszystkożerne, także głównie roślinożerne, mięsem nie gardzą. W związku z tym akurat dzisiaj jest piątek, więc mamy gotowaną wołowinę między innymi. Także tak jak widzicie, brokuł, papryka, cebula, marchewka, pietruszka, ogórki, a gdzie banany? Kalafior. Dzieci zastanawiają, gdzie banany, bo przecież małpy słyną z tego, że jedzą banany. No właśnie, nie jedzą bananów, ponieważ no, nie możemy im fundować aż takiej ilości energii w warunkach zamknięcia. I teraz, gdybyśmy tak robili, mielibyśmy agresję, one byłyby całe pobudzone. Także małpy nie jedzą bananów. Z drugiej strony one w naturze, jak gdzieś znajdą banany, to jedzą banany, inne owoce, ale to są zupełnie inne owoce niż nasze sklepowe. Właśnie, to są dzikie owoce. Te banany, które są dostępne dla ludzi w sklepach, marketach, wszędzie, gdzie je spotkacie i jecie, one są po prostu za słodkie i źle by wpływały na stan, kondycję, zdrowie naszych zwierząt. Dobra, chodźcie, pokażemy tutaj nasze stado. Mamy ich 27 pawianów. Słuchajcie, one generalnie w naturze występują na sawannie, czyli na tej ogromnej łące w Afryce. Tam te stada są bardzo znacznie liczniejsze, jest ich tam więcej. Często można je tam spotkać w towarzystwie antylop na przykład, albo różnych zebr. Okazuje się, że to jest świetna współpraca wzrokowca ze słuchowcem. Teraz Przemek będzie rzucał czerwone, smaczne papryki naszym pawianom. Więc ta współpraca wzrokowca ze słuchowcem polega na tym, że pomagają sobie, informując się, jeżeli w pobliżu pojawi się jakieś zagrożenie. Takim zagrożeniem może być na sawannie na przykład lampart, może to być też lew, likaon. Pawiany mają świetny wzrok, jak zobaczą zbliżającego się takiego dużego drapieżnika, alarmują osobniki ze swojego stada, a przy okazji też antylopy, zebry mogą z tego skorzystać i uciec, prawda? A natomiast antylopy dużo lepiej słyszą i jak one z kolei pierwsze zorientują się, że zbliża się zagrożenie, wszczynają alarm i jest czas na ucieczkę. Słuchajcie, mam pierwsze pytanie. Wituś pyta, ile mamy tutaj małp? 27.
Trudno mi powiedzieć, że tak powiem... 13 jak się, mamy sami. 13 sami, tak, ale po prostu nie mamy nas, bo na pewno takie pytanie będzie. One nie mają imion, bo one są ciężkie do rozróżnienia, ich jest dużo, więc nie mają imion. Tutaj możliwe, że kiedyś odwiedzaliście nasze zoo, no i tutaj w ogóle one są takie przeurocze, te małpy. Wiele osób tutaj stoi dłużej niż 10 minut, powiedzmy. I zdarzają się też takie osoby, praktykanci, na przykład zootechniki, stają z takim notatnikiem i starają się te poszczególne osobniki rozróżniać. Po co oni to robią? Słuchajcie, bo to jest dość ciekawe, ponieważ pawiany mają takie różne zachowania specyficzne, czasami się pojawia agresja, no i ci studenci starają się, o właśnie mamy tam pokaz siły, kto jest tutaj w hierarchii ważniejszy, kto kim dowodzi, pokazują sobie nawzajem w ten właśnie oto sposób. No i ci studenci, którzy tu się pojawiają, starają się to wszystko notować, jak często to się zdarza, jaki osobnik, z którym się bardziej lubi, z którym na przykład mniej. Znaczy one mają potężnie rozwinięte mechanizmy społeczne, socjalne. Ja się nawet wzbraniam przed używaniem terminologii hierarchii. Sam jest dominujący. Według mnie coś takiego nie istnieje. No, jest to też chyba jakąś tam literaturą podparte. Anna pyta, czy te małpy są mądre? One są bardzo mądre. Ja bym obstawiał, że to są jedne z najmądrzejszych małp afrykańskich? Ogólnie nawet? Ogólnie, no są przeinteligentne. Tak mówię, mają bardzo bogate zachowania socjalne. Nie ma czegoś takiego jak samiec dominujący. To są grupki, które raz jedne, raz drugie są, że tak powiem, bardziej... Po prostu coś sobie uzgadniają. Takie sojusze nawiązują, prawda? Nawiązują sojusze. Potrafią się podlizywać też do siebie. Bardzo rozwinięte politycznie są. ustalają cały czas coś między sobą. No wiadomo, tutaj są w warunkach zamknięcia, więc to też trudno to przełożyć ich zachowania na naturze, bo to też trzeba rozdzielić. Tak. Joanna pyta o cechę charakterystyczną tych małp, czyli o pupę. O co chodzi z tą pupą? To są modzele siedzeniowe. One to jest takie... Funkcji mają wiele. Po pierwsze, no, że tak powiem, oprócz funkcji termoregulacyjnych, dymorfizm płciowy się tym zaznacza, czyli rozróżniamy... Samiczki mają troszkę większe pupy. Samiczki od samców. Stan fizjologiczny można tym rozpoznać, gdyż w okresie element rui... Element kuszący dla samca. Bardziej sygnalizujący, że jest w tym, że tak powiem, momencie, że mogą być młode. Także komunikacja... Ja czytałem też w jednej, sorry, że ci wchodzę w słowo, oczywiście. W literaturze, że są tacy badacze, którzy twierdzą, że ten model siedzeniowy jest w stanie odstraszyć zakradającego się drapieżnika. Także... Oczywiście, masz, one jak widzisz mają takie umaszczenie oliwkowe, trudno mi to nazwać... Tak powiem, zielono-brązowo? W ten sposób. I one są, że tak powiem, w terenie słabo widoczne. Bardzo dobrze się maskują. W związku z tym tak podejrzewam, że jeżeli, że tak powiem, jest nagły ruch i czerwony kolor się pojawia, może groźnego. To dawać jako bodziec taki rozpraszający drapieżnika przed atakiem. Taki, że tak powiem, zbijający go z tropu. No, dokładnie antropomorfizując. Tak. I także wcale bym tego nie wykluczał. Słuchajcie, Leokadia i Leon pytają, w jakiej kolejności jedzą małpy? Czyli czy najpierw najsilniejszy osobnik, a potem najsłabsza? Czy jak to wygląda? To jest bardzo różnie. Generalnie można powiedzieć tak, że zaczynają jeść te, które są akurat w danej chwili, tak te grupki, które są w danej chwili bardziej u władzy, że tak powiem. Ale tak, następują pewne, jeżeli wejdzie jakiś osobnik, który akurat przez daną grupkę jest, że tak powiem, że nie ma jej, tak jak widzieliście przez chwilkę, że została odpędzona, ale generalnie jak rzucamy im jedzenie, przeważnie dostają w środku. Pierwsze to właśnie idą akurat te grupki, które są w danej chwili na szczycie,
ale potem w zasadzie większość z nich nie razem je. Trzeba też pamiętać o tym, że tego jedzenia jest na tyle dużo, żeby każda małpa miała szansę się najeść, także tutaj oczywiście, nikt nie cierpi na jakieś głodujące chwile, momenty. I tu właśnie bardzo duża prośba o niekarmienie małp w zoo, gdyż one mają zbilansowaną dietę, jedzenia jest tyle, ile trzeba, dla każdej starczy i chodzi o to, żeby z jednej strony nie chodziły zabiedzone, zagłodzone, bo takie nie są, ale z drugiej strony też nie możemy ich przekarmiać, gdyż w warunkach zamknięcia one nie mają gdzie spożytkować tej energii, którą byśmy im dostarczyli, po prostu byłyby grube. Słuchajcie, Olunia, 4,5 lat, pyta, po co na wybiegu są te murki i piasek? Murki i piasek. Po pierwsze, ten wybieg kiedyś został tak zbudowany. To jest jedna prawda. Druga prawda jest taka, że to są zwierzęta dolnych partii sawan, powiedzmy, że tak powiem, sawan, gdzie drzew jest mało, najwięcej czasu spędzają na ziemi. I żeby to ich, że tak powiem, wybieg był urozmaicony, żeby miały gdzie chodzić, po czym się wspiąć, z czegoś zeskoczyć, na coś wskoczyć. Ale nie są to zwierzęta mocno nadrzewne, więc... Tak, mimo że mają ogony, ale na tych ogonach się zawieszać nie potrafią. One tak bardziej służą utrzymaniu równowagi. Oczywiście one sobie świetnie dają rady na drzewach, ale nie są to małpy, których jest to takie środowisko naturalne, sensu stricte. Olga pyta, czy można wejść do środka i pogłaskać te małpki. Też dużo osób pyta, co się dzieje, czy one się kłócą i biją. Czy są bezpieczne, czy niebezpieczne? Wejść, pogłaskać na pewno nie można. Ja bym się osobiście nie odważył. Wystarczy popatrzeć, jak... mają zęby jak na przykład. Jakby ziewnął. O, teraz właśnie. Jeden. One dokładnie wiedzą, jak tych zębów używać. To są zwierzęta również mięsożerne między innymi. Także... Takie duże stado na sawannie jest w stanie upolować oczywiście nawet młodą antylopę. One mogą, że tak powiem, nie tylko zjedzą padlinę, ale potrafią też aktywnie właśnie zapolować. Są, nie pogardzą jakąś jaszczurką na przykład. To są silne, całkiem duże małpy, które potrafią zrobić straszną krzywdę i naprawdę nie radziłbym głaskać. No, pchać palce. Ja bym osobiście tego nie próbował, a trochę przy nich pracuję. Są też pytania dotyczące takiego białego osobnika. Pytanie, czy to jest normalne, czy nie, czy to jest bielactwo, czy to jest coś innego. Nie jestem weterynarzem, więc konkretnej nazwy jednostki chorobowej nie jestem w stanie podać. Jest to, przypuszczam, jakaś forma, nie chcę się tu w żadne kompetencje nikomu, ale jest to pewnie jakaś forma bielactwa. On tak po prostu ma. Jest to samiec, który wydawałoby się, że powinien być przez stado odrzucony jako inny i tak dalej, ale on sobie doskonale daje radę. On jest właśnie w jednej z tych grupek, które są wiodą prym. W mainstreamie, chyba tak to się teraz mówi, modne słowo. W mainstreamie, bardzo ładne słowo. I on sobie doskonale radzi. No może nie wygląda tak bardzo medialnie, ale jest bardzo mądry, super sobie daje radę, nic mu nie brakuje, no poza troszeczkę wyglądem. Słuchajcie, Antoś, lat 6, pyta, dlaczego różne małpy mają oddzielne wybiegi, dlaczego nie mogą być razem? Zdarza się, że małpy mogą być razem. Gatunki połączone. Co więcej, nawet u nas w wolierze Ameryki Południowej, powiedzmy, są połączone różne gatunki, ale i to się praktykuje, że małpy bywają razem różne gatunki. A w jaki sposób się dobiera te gatunki? Pod względem występowania na tym samym obszarze. Powiedzmy, no nic nie stoi na przeszkodzie, jakby połączyć na przykład, nie wiem, goryla z koczkodanem górskim, ponieważ występują na tych samych obszarach w naturze. One koegzystują ze sobą w zgodzie. Nie każde są mają, nie są wrogo negatywnie do siebie. No taki przykład na przykład. Także akurat nasze małpy trzymamy przeważnie
oddzielnie, no nie wyobrażam sobie na przykład spuścić jakieś małpy do pawianów. No dokładnie, one bo to by się by nie mogło, chciały tutaj się dzielić. Nie mogłoby się to raczej dobrze chociaż skończyć. W naturze to się zdarza, że na przykład młode różnych gatunków potrafią się nawet razem bawić. Oczywiście. Ja tutaj chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o małpy, a mianowicie to, że te zwierzęta posiadają kciuki przeciwstawne, czyli takie palce, które my też mamy u naszych rąk i one nam pomagają chwytać. I dzięki temu te małpy oczywiście są mega sprawne. One potrafią, też używają narzędzi. Tak, używają narzędzi, potrafią wspinać się po jakichś tam drzewach. Potrafi sobie ułamać patyczek, dokładnie taki jak potrzebuje, coś sobie tam nim pomóc także. Słuchajcie, Hania, Pola i Kajtuś pytają, czy zimą małpki nie marzną. Bo przecież też zimą wychodzą u nas na wybieg, prawda? Oczywiście. Znaczy, jak im jest zimno, czyli jak zmarzną, zawsze mogą wejść do środka, mają otwarte klatki na zapleczu, więc to sobie mogą śmiało regulować. A te małpy, jako że tak powiem, żyją na sawannach. Na sawannach nie zawsze jest gorąco. W nocy może być nawet zimno. W nocy podobnie jak na pustyniach, tak. Temperatura A jeszcze jak spadnie potrafi jakiś deszcz na przykład i zacznie wiać? Dokładnie, także one są bardzo odporne, mają, no, za wyjątkiem naszego jednego, fajne, gęste futra, które pomagają im termoregulację zachować. A jako... Na pewno nie marzną. Ach, no to super. A Jakub Latosiem pyta, jak odróżnić chłopaka od dziewczyny wśród małp? Chodzi oczywiście o nasze pawiany. U naszych pawianów to po wielkości przede wszystkim. Samce są duże, większe, masywniejsze. Tak powiem, futro na głowie mają tak, taki kaptur uformowany, nie wiem jak to ładnie nazwać. Przede wszystkim po wielkości. Samiczki są malutkie. No i teraz jeszcze pytanie, czy te małpy widzą w kolorach, czy w jakiś inny sposób? Ja obstawiam, że widzą podobnie jak ludzie. Generalnie małpy świetnie są przystosowane do tego, żeby na przykład znajdować kolorowe owoce, którymi się żywią i właśnie ewolucja je tak fajnie uzbroiła w takie oczy, którymi potrafią nie dość, że na odległość dobrze rozpoznawać, także kolory też na pewno nie mają jakiegoś większego kłopotu. Bardzo przydaje przy drapieżnikach. Jeżeli, że tak powiem, coś zmieni kolor, to trzeba na to uważać. Kolory są potrzebne. Tak. Będziemy chyba obejdziemy nasz wybieg trochę teraz. Dobra, to ja może schowam to na wózek. Jeszcze się z wami nie rozstajemy, ale mamy jeszcze niespodzianki przygotowane. Myślę, że dość ciekawe. Pawiany pewnie będą podążały za nami, bo one, widzicie, kojarzą się trochę z jedzonkiem. Znaczy my się kojarzymy pawianom z jedzeniem. Ja tutaj taki apel jeszcze dla podróżujących, że jak kiedyś zawędrujecie w kraje, gdzie żyją dzikie małpy, to warto pamiętać, aby tych małp nie dokarmiać, ponieważ taka małpa, która otrzyma jedzenie od takiego turysty, przestaje się go bać. Generalnie rzadko kiedy małpy chcą dzielić się jedzeniem, a taka małpa, która otrzyma jedzonko od człowieka, no przestaje czuć jakiś respekt. Także może ukraść telefon, aparat, ugryźć nas, także... Także jak się nie ryzykujemy. A jeszcze dwa ostatnie pytania, jak już będziemy spacerować i się przemieszczać, to prosimy o odpowiedź na pytanie, ile żyje lat taka małpa i ojej, i się zgubiłam. Z młodymi. Ach, i czy są młode tutaj w stadzie? Młodych nie ma, a takie małpy, czyli pawiany, różni podają, ale najczęściej się pojawiają pomiędzy 30-40 lat. Nawet do 40 lat. Nawet do 45 lat nawet się spotkałem. Idziemy kawałek teraz. Mamy nadzieję, że nasz operator się tutaj nie przewróci. W ogóle nasz wybieg pawianów znajduje się, jakby ktoś tutaj jeszcze u nas nie był, albo był dawno i już nie pamięta. Zaraz vis-a-vis wybiegu słoni indyjskich, więc tutaj łatwo je odszukać. Może zrobimy najazd na naszą etykietę edukacyjną, tak na szybko. Popatrzcie, tutaj jest na mapie pokazane, gdzie one mieszkają w naturze, jaki to jest teren Afryki. I ciekawostka, może ktoś już to zauważył, że mamy taki specjalny system naszych etykiet i każdy kolor oznacza inny kontynent. I taki pomarańczowy właśnie oznacza Afrykę.
idziemy dalej. Mamy ciekawe pytanie, a gdzie jest picie dla małp? Ha, nie widzimy na wybiegu. A, picie mają w środku, w klatce. Także... Przestały się jakoś odzywać teraz. Zaczynają trawić chyba. Mamy też pytanie od Gabrysi, jak opiekunowie sprzątają wybieg? Wybieg co jakiś czas sprzątamy. Ostrożnie przede wszystkim. Musimy się najpierw upewnić, że żadnej małpy nie ma na wybiegu, bo są bardzo niebezpieczne i nikt z nas by się nie odważył do nich wejść. No i potem używamy grabi, łopat, kubów na śmieci i sprzątamy. Jest taki specjalny sprzęt na kijkach. Każdy w domu posiada. Z całą pewnością bez zwierząt. Pojawia się ponownie pytanie o koronawirusa. Czy te małpy mogą zachorować? W dalszym ciągu nie posiadamy żadnych takich informacji z WHO, że zwierzęta przenoszą tego wirusa, więc nie ma jakichś obaw większych, że trzymamy tutaj rękę na pulsie. Idziemy jeszcze szybko do automatu pewnego. To się trochę temat jakby powtarza z naszym dziecińcem, bo mamy tylko albo aż dwa punkty w naszym ogrodzie, gdzie jest specjalny taki podajnik i można tam zakupić porcję takiego granulatu. On jest na bazie roślin. Jeżeli danego dnia taki automat jest pusty, to oznacza, że jedzonko zostało już zjedzone i niczym innym absolutnie nie wolno karmić tych naszych pawianów. Dobra, i idziemy teraz do makaka czubatego. To jest jedna z najciekawszych takich małp w całym naszym ogrodzie. A dlaczego jest taka ciekawa? Bo też jest niestety bardzo zagrożona wyginięciem. Mieszka jedynie na malutkiej wysepce na Oceanie Indyjskim, na Celebesie, tak się nazywa ta wyspa. No i w ostatnich czasach obserwujemy, że ta populacja z roku na rok maleje. Główną przyczyną jest to, że ludzie niestety na te małpy polują i zabijają je i zjadają mięso. I to ma zawsze miejsce gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia. My te małpy staramy się zachować przy życiu, w ogóle cały ten gatunek, ale nie sami, tylko wraz z innymi ogrodami po prostu je hodujemy, rozmnażamy. Specjalny program prowadzony dla tego gatunku. Już jesteśmy przy ich wybiegu. Mamy ciekawe pytanie, słuchajcie. Bardzo bym chciała, żebyśmy na nie odpowiedzieli. To jest pytanie, ile kosztuje małpa? No właśnie, małpy bardzo często nie można nimi handlować, bo są specjalne załączniki w prawie zapisane takim międzynarodowym. No i polega to na tym, że musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta bardzo często na tych czarnych, nielegalnych rynkach są wyławiane z natury. I to jest złe, bo to doprowadza do tego, że gatunki giną. Dlatego te prawa chronią te w szczególności najbardziej zagrożone zwierzęta. Nawet nie chodzi tu tylko o zakup, ale nawet przewożenie zwierząt, jak i przedmiotów, które wykonane są z tych gatunków przez granice. Także to chroni zarówno zwierzęta nasze krajowe, ale też te z zagranicznym. No warto powiedzieć, że prawie wszystkie państwa na świecie podpisały konwencję waszyngtońską, tak, prawda? Tak, i na naszych etykietach, o, jedzonko pokazuje Przemek, i jest rozsypywane. Makak czubaty, słuchajcie, on ma też taką ciekawą historię medialną, że tak powiem, w swoim jestestwie. Pewien podróżnik z Anglii zawędrował na Celebes i zostawił na chwilę gdzieś na jakiejś drodze usiadł swój aparat i podbiegł do niego samiec tego makaka, zabrał aparat i zaczął fotografować wszystko wkoło i siebie też. I później to zdjęcie było publikowane na różnych portalach internetowych, różne strony internetowe właśnie, ale też i gazety pokazywały to zdjęcie. Nawet odbywała się rozprawa sądowa, kto ma prawa autorskie do tego zdjęcia. Także jak wpiszecie sobie w wyszukiwarce internetowej małpie selfie, to na pewno wyskoczy właśnie makak czubaty.
które wygląda trochę diabelsko, bo jest taki czarny i ma właśnie ten czubek na głowie, ale to jest dość przyjazna małpa. I widzimy, że najczęściej jest tak, że małpy w pierwszej kolejności zjadają to, co jest w kolorze czerwonym. To jest dla nich chyba najsmaczniejsze, ale one żywią się też różnymi liśćmi, owadami. Mogą wyjadać jaja, pisklęta ptaków. Także to białko też jest bardzo ważne w diecie tych małp. Tutaj widzimy na górze jest samiczka. Tam mamy samca, który na kamieniu sobie siedzi po prawej stronie. I akurat u nich bardzo ładnie widać różnicę w modelach. U nich bardzo ładnie widać różnicę w modelach siedzeniowych między samicą a samcem. Tam z tym dużym. O, tutaj samczyk. Proszę bardzo. Nieduże. Wystarczy popatrzeć na tyły i już wszystko jest jasne. Popatrzeć na tyły, wiadomo co to jest. Gosia pyta, dlaczego te małpy nie mają ogona? To są małpy bezogonowe. Nie potrzebują ich. W toku ewolucji po prostu zanikły. Spędzają większość czasu w dolnych partiach, więc nie potrzebują ogonów chwytnych, czy jakoś stabilizować skoków. Także ewolucja tak zdecydowała. I 11-letnia Karolina pyta, czy małpy można hodować w domu? Ja osobiście uważam, że absolutnie nie wolno hodować małp w domu. To są bardzo, bardzo inteligentne zwierzęta. One mają zupełnie inne formy komunikowania się niż my między sobą. Więc małpy zostawmy w ich naturalnym środowisku i nie trzymajmy ich w domu. To nie są pupile. To nie są pupile. Poza tym małpy potrafią zniszczyć, są niebezpieczne. Potrzebują też stada. Potrzebują stada. No tak, nikt w domu nie jest w stanie zapewnić tak dużego wybiegu i takiej opieki stałej. No i brudzą. No wrażenia właśnie zapachowe są często średnie. Więc nie każdy daje radę. Nie każdy daje radę i małpy niech zostaną u siebie. Ale że w naszym zoo mamy twardzieli. Także słuchajcie, Bruno zwrócił uwagę na cechę charakterystyczną tych makaków, czyli na tego takiego irokeza. Prawda? Czyli no to na jest czubku. To właśnie fryzurka taka charakterystyczna tego gatunku. No niewątpliwie dodaje uroku. No i stąd też nazwa tego tak, gatunku. Tak, właśnie, makak czubaty. Tradycyjnie pada pytanie o to, czy i jak się te zwierzęta bawią, jeśli się bawią. One się oczywiście między sobą bawią. To są tak podobnie jak pawiany, też bardzo inteligentne małpy z bardzo bogatym socjalem i one się bawią, ganiają. W szczególności młode, bo ta zabawa to też taka lekcja dla nich. Oczywiście. Sprawdzają, kto może sobie na co pozwolić w tej grupie. One się zwierzęta się przede wszystkim uczą przez zabawę. Jak wygląda plac zabaw normalnie, prawda? Poza epidemią, jak dzieciaki się przepychają. To jest, każdy sprawdza, kto na ile może sobie pozwolić w grupie. No, mamy żartownisia. Daniel lat 23 pyta, czy małpki lubią piwo? No na pewno jeden gatunek Homo sapiens sapiens z tych naczelnych lubi, jeśli chodzi o naczelne. Czyli Daniel lubi. Być może Daniel lubi, no cała kwestia, żeby nie przedabrzać. Ale no, zwierzęta nie znają, że tak powiem, alkoholu i tego się trzymajmy. Hania 5 lat pyta, czy chociaż tą małpkę pan miał okazję głaskać, panie opiekunie Przemku? Generalnie nie nawiązujemy aż tak bliskich kontaktów z naszymi zwierzętami. Ale byłeś na wybiegu przed chwilą. Ale nie było tam żadnej małpy. Za wyjątkiem może koleżanki. No, nie koleżanka powiem. Nie jest małpą. Była Ania. Nawet jak ma zły dzień. Która mnie asekurowała. I także ze zwierzętami nie nawiązujemy bliższych relacji. To są zwierzęta dzikie, które w jakiejś przyszłości one bądź ich potomstwo mają trafić z powrotem do środowiska naturalnego, jeżeli znajdziemy dla nich jakiś kawałek natury jeszcze. I to są hodowle zachowawcze. My nie możemy z nimi nawiązywać relacji, gdyż one potem wrócą, hipotetycznie powróciwszy do środowiska naturalnego, nie bałyby się ludzi. Cały czas by garnęły się do ludzi, tak, którzy są dla nich największym zagrożeniem.
Cały czas wracają takie stereotypy na temat tego, kto jest przywódcą stada. Oczywiście wszyscy myślą w tym momencie o samcu alfa. Samcu jak alfa. Jest u tych gatunków, u tego gatunku? Praktycznie u wszystkich gatunków. Nie ma czegoś takiego jak samiec alfa, samica alfa. Są, że tak powiem, każda płeć spełnia jakieś role dla grupy i to jest wzajemne zazębianie się i to, że czasem samiec robi wrażenie dominującego, no to tylko w warunkach ewentualnie niewoli bądź jakiś patologiczny samiec, ale każda płeć ma swoje własne zadania i samiec, który wydaje się być samcem alfa w naturze, on po prostu broni stada. On jest największy, jego rolą dla stada jest obrona tego stada. Z zewnątrz patrząc, można tak sobie bardzo uprościć właśnie i takie różne teorie, na przykład Fischer, który się potem sam z tej teorii wycofał. I to pokutuje dalej. Samce alfa, dominujący, hierarchia. Według mnie nie ma czegoś takiego, co jest nawet poparte literaturą. Ostatnie nawet pytanie. Noblisty. O czym następny odcinek? Najazd na mnie znowu. No przede wszystkim dziękujemy za ten odcinek. Chciałbym jeszcze powiedzieć, jakie jest zadanie dla najmłodszych na dziś. Trzeba znaleźć jak największą kartkę papieru. Malujemy swoje dłonie farbą. Stopy też można, kto jest odważniejszy. Ja nie mam akurat tam palca przeciwstawnego, wy też nie macie. I właśnie zadanie polega na tym, żeby palec przeciwstawny, czyli kciuk, pomalować inną farbą, całą dłoń inną farbą i odbijamy takie pieczątki w dowolnej ilości. I to jest zadanie wasze domowe. Natomiast w piątek, przepraszam, w środę spotykamy się na kolejnym spotkaniu i będzie o żółwiach. Ale nie znaczy, że zwalniamy tempo. Także siedzimy, natomiast siedzimy w domu i do zobaczenia. Chodź Przemek, tutaj pomachamy naszym oglądających. Pozdrawiamy.